Karetka N jest jedyna w województwie i jest przeznaczona do transportowania wszystkich noworodków i noworodków niewydolnych oddechowo. Karetka jest tak stworzona, że na noszach mamy cały oddział intensywnej terapii noworodkowy, który mamy normalnie na oddziale, tak? Czyli mamy inkubator, który zabezpiecza temperaturę pacjenta, mamy respirator, który oddycha za tego pacjenta, jeżeli pacjent sam nie oddycha, mamy pompy, które podają leki dla tego naszego noworodka, które muszą iść całą dobę, 24 godziny na całą dobę, nie możemy przerywać tych podaży. I mamy całe wyposażenie dodatkowe, jeżeli jest takie potrzebne, czyli na przykład pacjent jest w bardzo ciężkim stanie i wymaga inhalacji tlenkiem azotu, też taką możliwość mamy. W czasie transportu jest nas 3 osoby, jest pan kierowca, jest lekarz i pani pielęgniarka. To jest zespół neonatologów bądź anestezjologów, którzy na co dzień zajmują się noworodkiem ciężko chorym, czyli każdy z nas, który jeździ w tej karetce, ma doświadczenie w intensywnej terapii noworodkowej. To nie jesteśmy ludźmi, którzy nagle chcieliby jeździć. To musi być zespół wykwalifikowany, który ma pewne umiejętności techniczne, bo musimy też takiego pacjenta zaintubować, czyli to są maleńkie dzieci. Musimy umieć podkuć pacjenta, musimy wykonać pewne czynności przy nim. Nowy pojazd, który udało nam się kupić dzięki pozyskaniu finansowania z Ministerstwa Zdrowia. Karetka kosztowała 1 100 000. To jedyny taki pojazd w województwie. Jest obsługiwany przez nasz zespół anestezjologii intensywnej terapii dzieci i noworodków. Zajmuje się transportem tych najmłodszych dzieci, szczególnie przedwcześnie urodzonych, między różnymi placówkami medycznymi, zarówno na terenie województwa, ale też do innych placówek w kraju. Taka karetka rocznie wykonuje średnio około 250 kursów i to jest około 20 tysięcy kilometrów w ciągu roku pokonuje. Jest cały czas w dyspozycji, cały czas ten zespół jest przygotowany na wyjazdy, jest wyposażona przede wszystkim w inkubator, dzięki czemu jest możliwość zapewnienia właśnie tym najmniejszym dzieciom odpowiednich warunków transportu, ale też inne urządzenia medyczne jak respiratory czy sprzęt monitorujący, które pozwalają pracownikom medycznym wykonywać czynności medyczne przy tych dzieciach, jeżeli są takie, jest taka konieczność. My transportujemy wszystkie noworodki, które urodzą się w innym szpitalu i transportujemy je na inny oddział. Jeżeli chodzi o transporty takich pacjentów w tak ciężkim stanie, to tutaj najważniejszy jest bezpieczny transport. Czasami nie jest to prędkość, a jakość tego transportu, czyli nawet to, że my jedziemy na sygnale, a pacjent ma na przykład wadę przewodu pokarmowego i musi być transportowany powoli, ale chodzi o płynność jazdy, to my tak to transportujemy. Czasami możecie Państwo nas widzieć, że jedziemy na sygnale, ale jedziemy powoli. To znaczy, że nasz pacjent musi jechać bardzo, bardzo delikatnie, bo widocznie ma jakąś wadę i wtedy wstrząsy są dla niego niewskazane, dlatego mamy taki inkubator, który też te wstrząsy amortyzuje i nie zawsze liczy się tutaj szybkość, liczy się jakość tego transportu. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dzieci i noworodków w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym jest jedynym takim w województwie. Rocznie przyjmujemy na nim około 200, nawet ponad 200 dzieci. Najczęściej z województwa, ale zdarza się także, że z województw ościennych, więc tutaj ta karetka jest absolutnie uzupełnieniem całego systemu zabezpieczenia właśnie tych najmłodszych dzieci, które wymagają opieki anestezjologicznej, wymagają intensywnej terapii.